Cześć, tu Robert Karaś. Dzisiaj kilka słów o bieganiu w triatlonie. Pamiętajcie, że bieganie na sucho różni się zdecydowanie od biegania w triatlonie, bo to jest zupełnie inny bieg, zupełnie inne odczucia organizmu, zupełnie inaczej czują te kroki nogi, więc musicie to sprawdzić przed zawodami, a nie bezpośrednio na wyścigu, więc starajcie się łączyć treningi kolarsko-biegowe, a nawet jak macie czas, to pływanie z krótkim biegiem, żeby wyćwiczyć też ten moment po wyjściu z wody do strefy zmian, gdzie to tętno jest najwyższe, gdzie jest ta pionizacja organizmu, ciała, gdzie nagle jest zawrót głowy, jest szok dla organizmu, najwyższe tętno, uderzenie do serducha. Trzeba to przećwiczyć, żeby nie było szoku na zawodach, więc starajcie się po pływaniu również kilka takich rytmów biegowych wpleść w trening, żeby później nie było żadnego zaskoczenia podczas zawodów. Każdy z Was zapewne pracuje, więc jak wiecie, triatlon bardzo dużo czasu pochłania. Jest naprawdę na całościowy trening potrzeba bardzo dużo godzin, więc tych jednostek biegowych nie ma za wiele, więc starajcie się te wszystkie jednostki robić jak najbardziej jakościowo. Wplatać bardzo dużo interwałów, nie biegać pustych kilometrów, żeby po prostu ten czas treningu wykorzystać jak najlepiej, żeby jak najszybciej ta forma przyszła i żeby wynik na zawodach był jak najlepszy, bo jeżeli już poświęcacie 3-4 razy po godzinie dziennie, to zróbcie to naprawdę dobrze, żeby się zmęczyć, a nie wybiegać puste kilometry, bo to nie da efektu na zawodach. Także jeżeli ktoś chce się ścigać, chce zrobić dla siebie jakiś tam wynik, swój wymarzony cel, to należy przyłożyć się do tej pracy i po prostu dawać się wszystko na każde jednostce treningowe. I pamiętajcie, żeby na początku tej drogi ustalić sobie zakresy, to znaczy trzeba przejść przez testy, sprawdzić jaki macie poziom wytrenowania, następnie pod te testy ułożyć sobie bądź sięgnąć po pomoc trenera, który pomoże Wam ułożyć takie zakresy odpowiednie dla Was, żeby cały czas Wasza forma szła w górę. Więc należy, tak jak mówiłem wcześniej o tych jakościowych treningach, robić tak naprawdę wszystkie bodźce, począwszy od siły biegowej, od interwałów, krótkich, długich, poprzez długie wybiegania. Tu musi być wszystko. A dlaczego jest tak ważne ustalenie tych zakresów? Ano dlatego, że jeżeli debiutujecie, czy macie w planie właśnie ukończyć kolejny triatlon, nie możecie na początku tej drogi za mocno zacząć. Zazwyczaj osoby, które postawią sobie za cel gdzieś tam w głowie ukończenie pierwszego wyścigu, czy poprawienie jakiegoś tam rekordu życiowego, zaczynają trenować za mocno. I to nie ma zupełnie sensu, ponieważ po miesiącu, po dwóch, a nawet niektórzy szybciej są przetrenowani, są przemęczeni, nie mają siły i fizycznie, i psychicznie. Dlatego ważne jest ustawienie poprzez test tych temp, w których powinniście przebywać, tych zakresów tempa, żeby później wszystko szło idealnie i cały czas budować tą formę stopniowo do góry, tak żeby na końcu ona wystrzeliła i żeby osiągnąć ten szczyt na wyścigu. Wiele wyścigów próbowałem dotrzymać kroku rywalom, którzy są z boku i gdzieś po minucie, dwóch nie miałem siły, byłem dętką, bo zaczynałem 15-20 sekund za szybko, musiałem przejść do marszu, a nawet zwymiotować, pamiętam, na krawężnik, więc taka ważna rada, zaczynajcie zawsze spokojnie albo w tym tempie, w którym powinniście, w którym trener wasz bądź wy sami wytyczyliście sobie przed samym wyścigiem. Nie patrzeć na rywali, tylko robić swoje, bo możecie zacząć 15 sekund wolniej, a skończyć 10 minut szybciej całe zawody. Także patrzcie na swoje wytrenowanie, a nie na to, co robią inni, bo tak naprawdę walczycie sami ze sobą. Na rowerze zapewne bardzo dobrze się odżywiacie, na biegu troszeczkę was przymuli, nie macie na to ochoty, ale to potem się zemści, więc pamiętajcie, że nawet jak nie macie ochoty, to starać się na biegu odrobinę tego pokarmu zawsze na każdej pętli czy na każdym bufecie spożyć, żeby mieć siłę do samego końca. Wtedy jak się nie chce, możecie zapracować na końcówkę wyścigu. Jak się nie chce, pijemy, bo jak się zachce, to już jest za późno. Tak naprawdę już jest to odwodnienie i możecie już tego nie nadrobić. Organizm może być wyczerpany, także pamiętajcie, na biegu tak samo ważne odżywianie i nawadnianie jak na rowerze. I wiem, że czasami Wam się nie chce, tak samo jak mi się nie chce. Szczególnie jest to przed bardzo ciężką jednostką treningową.
Ja jak mam taki trudny moment w głowie, to staram się zadzwonić do jakiegoś sparring partnera, do kolegi, który pomoże mi zrealizować jako jednostkę, bo razem jest zawsze łatwiej i po treningu okazuje się, że wcale to nie było takie trudne, a czasem w pojedynkę ten demon gdzieś tam w głowie mówi: nie idź, odpocznij, bo jesteś zmęczony i może być za późno i ta forma gdzieś ucieka, więc jak macie możliwość, skorzystajcie w trudnych momentach z pomocy sparring partnera. I to na pewno da efekt i na pewno w komforcie zrobicie taką jednostkę treningową. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.